Mecz Chojnczanka Chojnice GKS Tychy, 101 twój występ w Chojniczance, występ okraszony przepiękną bramką. No zgadza się. Cieszę się, że udało się wygrać, bo to było najważniejsze. No ale no fakt, no, każda bramka cieszy i wiadomo, no ta była też w miarę ładna, także jestem z niej zadowolony i no fajnie, że się udało zbierać te 101 mecze i no by następna setka strzeliła. 3 lata w Chojnicach, ponad 100 występów. Jakbyś tak pokrótce podsumował te 101 gier w naszym klubie? No to jest, dla mnie był dobry okres bardzo, no bo w sumie od początku, jak jestem w Chojnicach, to zacząłem wszystko grać, po pół roku stałem się kapitanem, także no jakoś to wszystko brnie do przodu i ta forma też, można powiedzieć, że zwyżkuje, bo w pierwszym sezonie strzeliłem mniej bramek, potem zacząłem strzelać coraz więcej i tych bramek się też trochę uzbierało, także no naprawdę jestem zadowolony z tego pobytu i wydaje mi się, że już mam nadzieję, że dane będzie mi tutaj zakończyć karierę, bo podpisałem kontrakt, teraz przedłużyłem i po prostu no mam już też swoje lata, no były gdzieś teraz te oferty, ale naprawdę ja tak się zadomowiłem w Chojnicach, że już naprawdę nie chcę stąd się ruszać. No właśnie, spoglądając na twoje CV w Chojniczance, spędziłeś zdecydowanie najwięcej czasu. No tak. Wcześniej 2 lata byłem tylko w sumie w Jagiellonii i 1,5 roku w Zawiszy. Ponad 1,5 roku i tyle. A tak to gdzieś tam po roku już zmieniałem kluby, aczkolwiek no mówię, no po co na siłę sobie się uszczęśliwiać, no doświadczony już jestem tymi przeżyciami i dlatego mówię, no lepiej, nie wiem, nieraz zarabiać trochę mniej, a mieć na przykład spokojne życie i prywatnie i zawodowo niż tak jak w Katowicach na przykład gdzieś tam co chwila widać co się dzieje, przemiany składów są masakryczne i tyle, także no po prostu wybrałem po prostu spokój. Czyli w takim razie możemy ci życzyć śmiało kolejnej setki w Chojniczance. No mam taką nadzieję, no mam nadzieję, że zdrowie będzie dopisywać i forma sportowa, tak, no bo tak jak mówię, no te latka lecą, ale no mówię, no na razie mam nadzieję, że się bronię na boisku i jakoś ta, no 50 mam nadzieję, że na pewno zagram, no ale czy 100 się uda, no to zobaczymy. Rozmawiamy z kolejnym bohaterem meczu Chojniczanka GKS Tychy, Wojciech Lisowski, to był twój 100. występ, no i do tego piękna mierzona bramka. Najważniejsze, wygraliśmy, cieszę się. 100. mecz, rozmawiałem z kolegami, z rodziną, rzadko to się zdarza, żeby ktoś miał szansę zagrać 4 sezony w jednym klubie. Mi się udało, zacząłem 4. sezon, 100. mecz, strzeliłem ładną bramkę, więc lepiej nie mogłem sobie wymarzyć tego 100. meczu. Momenty były tutaj różne twoje w Chojniczance. Były te momenty gorsze, ale były też momenty wręcz bardzo dobre. Także jakbyś tak pokrótce podsumował te 100 spotkań w Chojniczance. Wiadomo, no, były te wzloty i upadki, jak to się nazywa. W tamtym sezonie bardzo no, przeżyłem tą bramkę z Drutexem. Gdzieś chciałem tą piłkę wybić i wbiłem ją do własnej bramki, ale już zapomniałem o tym. Na początku, jak tu przychodziłem, no to potrzebowałem te pół roku takiej chyba aklimatyzacji. I gdzieś trenerzy później mi zaufali i po tym pół roku mogę powiedzieć, że stałem się podstawowym zawodnikiem i do tej pory gdzieś utrzymuję tą swoją formę. Ja mogę podziękować wszystkim za zaufanie, zarządowi, kibicom. Chciałbym podziękować też mojej rodzinie, bo zawsze gdzieś wspierają mnie w tych ciężkich momentach, tak jak i teraz, w tych lepszych. Duży odgłos właśnie tego, jak strzeliłem teraz bramkę, więc mówię, cieszę się, że mnie wspierają.